dzień dobry, witajcie moi drodzy kochani. Koniec czerwca, ostatnia niedziela. Jutro się rozstaniemy, jak śpiewał Mieczysław Fok. My na szczęście rozstajemy się tylko na chwilę, tylko na czas wakacji i mam nadzieję, że we wrześniu znów wrócimy do Państwa z nową energią, z nowymi pomysłami. Słuchajcie audycji Razem Raźniej, audycji dla seniorów tworzonych przez seniorów, a dokładnie przez aktorów z kabaretu Luzik, który działa przy Nakielskim Ośrodku Kultury jako jedna z sekcji Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I oczywiście nie może zabraknąć dzisiaj ze mną w studio aktorów, studentów. Dzień dobry, kto jest dzisiaj ze mną? Stanisław Gratkowski. Halina Grochowska. Stefania Trybuszewska. Maria Żołecka. Ryszard Iwański. Krystyna Wegner-Kowalska. Ela Budziszak. Barbara Makowska. Alina Majkrzek. Bogdan Koźma. Dzisiaj się żegnamy, ale oczywiście nie na długo. Wakacje miną bardzo szybko, jak zawsze, i niebawem spotkamy się, aby bawić, rozweselać, poprawiać humor naszymi wspomnieniami, żartami, dobrym słowem. A o czym będzie dzisiejszy program? Oczywiście o wakacjach, druga część o wakacjach. Tych wspomnień było tyle, że pewnie jeszcze kilka odcinków moglibyśmy nagrać, więc wyjeżdżamy na wakacje, nad morze, w górę, do sanatorium, nad jezioro, gdziekolwiek poniosą nas nogi i serca. Zapraszamy serdecznie. Audycja Razem Raźniej, bawcie się z nami dobrze. Ktoś popełnił taki piękny wierszyk o walizce. Może Państwo posłuchają. Przede wszystkim walizki nie są po to, by stać. Lubią ciągłe podróże. Lubią być jak najdłużej spakowane po brzegi. Czy to podróż daleka, czy też nie, a całkiem bliska. Tak jak piesek na ciebie grzecznie czeka, walizka zawsze chętna, gotowa ruszyć w podróż w nieznane. Ale z kim? Nie wiadomo. Jak to z kim? No bo przecież razem z panią czy panem. Teraz to mi się przypomniało taki bardzo fajny zwrot. Oczywiście nie dotyczy on krągłości Elki, tylko jak zaczynamy, ale może o ja się też nie obrażam, jak o moich krągłościach będziemy mówić, ale oby nie było tak. Smażona rybka, piwko, gofry, śmietanka i lody i masz już problem z wejściem na schody. I wtedy już niestety myślisz, niech te wakacje się już szybko kończą, bo wrócę do domu niestety z potrójną oponką. Słuchaj, Krysiu, to nie jest tak źle, ponieważ można stracić te kalorie. Trochę ruchu we wodzie, trochę ruch nóżkami i wszystko gra. Od tego są wakacje. Wracając jeszcze do dawniejszych lat, do młodych lat, ja przez tak pięknych lat od 7 roku życia jeździłam na kolonie do zakończenia szkoły podstawowej Gdańsk-Stogni. No i zadowolona, zawsze szczęśliwa, tam ileś tam 20 parę dni zawsze byliśmy tam w tym Gdańsku w Stogach, bo to kolej miała tam swój ośrodek. Pewnego razu miałam młodszą siostrę, o rok ode mnie młodsza, i mówi, no to ona była już chyba w 4 klasie, a ja w 5. Mówi, ale mamo, no dobra, nie chcę, ale ja nie lubię, ale no dobra, pojadę, Basia jedzie, to ja też pojadę. No i pierwszy raz pojechała ze mną, ojciec na zawysł, oczywiście na tą kolonię. No ale z uwagi na to, że ona była młodsza, to była przydzielona do innej grupy. No i pewnego razu wieczorem przychodzi do mnie wychowawczyni i mówi, czy ja nie wiem, gdzie jest moja siostra. Ja mówię, nie widziałam się z nią. Na kolacji widziałam się, a to już chyba była, nie wiem, czy 8 wieczór. No i powstał taki szum w tym ośrodku. Pamiętam, wszystkie te wychowawczynie do lasu, bo tam zaraz blisko las był, szukały jej. Mojej siostry nie ma i nie ma i nie ma. Ja w ryk całą noc nie spałam, płakałam. No a dawniej nie było przecież komórek, no to do rodziców zadzwoniła jakaś pani wychowawczyni. Rodzice mówią, nie, w domu jej nie ma. No ale za jakieś, nie wiem, 3 godziny dzwoni mój ojciec do ośrodka i mówi, że córka jest w domu, przyjechała. Z jej opowiadania wynikało to, że poszła pieszo na dworzec gdzieś tam po kolacji od razu. Rozmawiała z jakimś kolejarzem na peronie, który znał mojego ojca. I ten kolejarz mówi, jak chcesz do Nakła, to ja cię zabiorę. No i pojechała do tego Nakła. Ale na drugi dzień patrzymy, mój ojciec przywozi tą swoją córkę na tą kolonię i no także już do końca
wytrzymała. Ale przypominam również taki fajny, cudowny, miałam 14 lat, pan dyrektor Macierzyński ze Spomaszu organizował kolonie, takie właściwie obozy dla młodzieży. No i mi się udało kiedyś, na tym motorem jechałam, jakiś tam pan, jeszcze nie było kasku, wtedy nie obowiązywały kaski i motorem zabierał, ileś tam motorów zabierało te dzieci i wieźli nas na ten obóz. To były przecudne, naprawdę przecudny czas, piękny okres młodości. Basiu, wzruszyłam się, bo kiedy wspomniałaś o panu Macierzyńskim, Teodorze zresztą, to mówisz o moim wujku. I się wzruszyłam. Wujek bardzo kochał, miał motor, nazywał się Indian i ciocia Trudka Macierzyńska z nim na tym motorku, a ponieważ nie mieli swoich dzieci, to bardzo lubili organizować różne ciekawe imprezy dla dzieci i wiem, że był bardzo pogodnym, ciepłym, po prostu dobrym człowiekiem. Dlatego to wspomnienie musiałam tutaj zawrzeć, takie osobiste, ale myślę, że my musimy się nauczyć cieszyć tą chwilą, która trwa i tym czasem, który trwa, bo może się zdarzyć tak, że poczujemy się jak Jasiu, który 1 września teraz przyjdzie do szkoły cały na czarno ubrany. Pani nauczycielka go pyta: Jasiu, coś się stało, dlaczego ty jesteś na czarno? Proszę pani, płaczliwym głosem mówi Jasiu, ja mam żałobę. Jasiu, o Boże, po kim? Pyta przerażona pani nauczycielka. A Jasiu, po wakacjach, proszę pani. Więc cieszmy się tą chwilą, którą mamy. Ja powiem z naszej wycieczki. Jedziemy z Halinką. Bo Halinka to ma takie dowcipy, że hej, hej. I jest tam jakiś stawek gdzieś tam w pobliżu, ale dojeżdżamy już prawie na Mazury. I ona mówi, zobacz Stefka, zobacz Steniu, gopło za nami. No my wszyscy wśmie, jakaś tam pani za nami. Proszę pani, to nie jest gopło. Gopło jest koło Kruszwicy. A jeszcze z naszego podwórka pojechaliśmy też z klubem emerytów do Wrocławia. Fajnie mieliśmy, noclegi może nie, ale też mówiliśmy, że tutaj dzieci, myśmy też spały w pokojach siedmioosobowych, trzy chrapały jak jasny gwint, ale fajnie było. A po drugiej stronie była jadłodajnia, w której stołowali się notable z Wrocławia. Myśmy chodzili, jedzenie było super, a mieliśmy koleżankę, która tak tam dziubała nad tym talerzem, tak i codziennie. Tak. Ja mówię, słuchaj, Zisia, co ty tak dziubiesz nad powierzchnią, bo ja nie mam zęb. No to idź tam do pokoju i przynieś. Ja nie mam, bo ja zapomniałam zabrać znakła. Na naszych wycieczkach emeryckich jest naprawdę bardzo wesoło. Nasz znajomy przyjaciel, jak spędza wakacje na polu golfowym. Oczywiście to ekskluzywny sport. I opowiadał nam tak. Kilku mężczyzn przebierało się w szatni, w klubie golfowym, prestiżowym oczywiście. Nagle zadzwonił telefon, który leżał na ławce przy jednym z nich. Mężczyzna odbiera, lecz nie wyłącza trybu głośno mówiącego. I słychać kobiecy głos. Kochanie, jesteś jeszcze w klubie? Tak, skarbie. Bo ja jestem w centrum i widzę piękną kurtkę za 3,5 tysiąca. Czy mogę sobie kupić? Kup sobie z mojej karty. Widziałam też nowe dresy. Co prawda tylko 300 złotych, ale mój stary już ma rok. W porządku, kup sobie w tym kolorze, który chcesz i w którym pięknie wyglądasz. Słuchaj, a pamiętasz, że wczoraj oglądaliśmy daczę, którą mieliśmy w przyszłości kupić? Ona co prawda kosztuje 2 miliony, ale może się zdecydujemy. Wiesz, ja nie mam czasu. Podpisz kontrakt, kotku, mówi zadowolony mężczyzna i kończy rozmowę. Osłupiali golfiści w milczeniu patrzą na niego, a ten pyta z uśmiechem. Czy wiecie może panowie, do kogo należy ten telefon? Głos, aż poszedł mimochodem.
Wpadnij w wodę, wpadnie coś z bardzo wielkich spraw w czarny dom małych kaw. Kawiarenki, na-na. Kawiarenki, na-na. Z dnia w pół i ze świata w pół, ty i ja i nasz stół za witraże marzeń. Ledwo świat poznajemy już, choć jest tuż. Miejsc koło nas coraz mniej. Już dymi z ogień złotym obłokiem. W urzędzie celnym rozmawia duch kierowców. Właśnie wróciłem ze Skandynawii. Co za przyroda. Niedźwiedzie polarne. To trzeba zobaczyć. A fiordy widziałeś? O, fiordy. Fiordy to mi stary z ręki jadły. Bogaty wujek pisze do siostrzeńca, który jest na wakacjach. Mój drogi, przesyłam ci 50 zł, tak jak prosiłeś. Muszę ci przy okazji zwrócić uwagę na błąd w twoim liście. 50 zł pisze się z jednym zerem, a nie z trzema. Z górami to zawsze są związane dowcipy o gazdach albo o bacy. I właśnie turyści pytają bacę: baco, a skąd wy tak zawsze wiecie, jaka będzie pogoda? A bo to jest tak. Jak widać giewont, to znaczy, że będzie lać. No a jak nie widać, to znaczy, że już leje. Baco, a macie w waszej miejscowości jakąś atrakcję dla turystów? No mieli my, ale ostatnio za mąż wysła. Chciałabym być ptakiem pięknym, beztroskim i wolnym, nie myślącym o jutrze, wesołym i swawolnym. Dziś poleciałabym do Rzymu, a jutro może do Madrytu. Nie dbałabym o męża, gbura ani kolejną ratę kredytu. Mogłabym latem mieszkać w Paryżu, a zimą obejrzeć
karnawał w Wenecji, potem wiosną udać się do Danii, a jesienią zagnieździć się w Grecji. Nie musiałabym mieć na to kasy, ani urlopu, ani paszportu i miałabym wstęp wolny do każdego wybranego kurortu. A co jest w tym najważniejsze, to nawet w dzień ponury, znudzona czy też wkurzona, mogłabym patrzeć na to wszystko z góry. Kochani moi drodzy, dziękujemy za uwagę. Życzymy wszystkim udanego, pięknego wypoczynku. Niech każdego dnia będzie piękna pogoda, nawet jeśli będzie padał deszcz czy wiał wiatr. Niech w naszych serduchach zawsze świeci słońce. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia po wakacjach. A dzisiejszy program poprowadziła Roma Janka oraz studenci z Kabaretu Luzik. Do usłyszenia.